When they come and dance and deliver them sweeter, clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall that we meet. Clap your hand and stamp 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 your hand. Ja jestem Mateusz i witam was w 38. materiale z serii Assassin's Creed Unity. No i dzisiaj przechodzimy sobie do całkiem czegoś innego. Ale przed tym, zanim wam wszystko powiem, przejdźmy sobie do bazy danych. Tutaj mamy, jak widzicie, 8975 lirów. Tego oczywiście nie widzicie, ale wam mówię. 2 punkty synchronizacji, 2400 punktów credo i 55 punktów helixa. Na razie przechodzimy do bazy danych. Czekajcie, kurde, jeszcze sobie tutaj muszę odsłonić, bo mi zasłania telewizor. Dobra, a i znowu. Co jest? Dobra, teraz powinno być. Przechodzimy do encyklopedii. Ludzie ogólne. No i została nam tylko Elise, jak pamiętacie. Czyli mamy Elise de la Serre. Elise, jedyna córka Françoise i Julie de la Serre, wychowała się w środowisku umiarkowanie zamożnym, ale cieszącym się ogromnymi przywilejami. Jako arystokratka w dobie zmierzchu Ancien Regime miała dostęp do najlepszych nauczycieli, lekarstw i jedzenia, jakie tylko istniało. Po śmierci matki w roku 1778 Elise dużo podróżowała, a kilka lat poświęciła również na naukę w Paryżu. Bardzo prawdopodobne, że przez ten czas była poddana solidnemu szkoleniu i indoktrynacji, kurde, jakie słowo, indoktrynacji ze strony templariuszy. To pewnie miło przechodzić szkolenie na Rivierze Francuskiej. Ja musiałem się zadowolić cieknącą szopą w Wolverhampton. Po śmierci ojca jej postać znika z kart udokumentowanej historii, co jest zapewne wynikiem rewolucyjnych zabiegów zmierzających do usunięcia wszelkich zapisów o arystokracji, albo zabiegów templariuszy zmierzających do zamaskowania zmian w swoich władzach. Troszkę mało mamy opisane o tej postaci, ale to, co ważniejsze jest, tu macie tą postać. W powiększeniu nie brakuje jej oczywiście w sekwencjach głównych. No i przechodzimy sobie do kolejnego działu. Mamy teraz grupy. Deputowani do stanów generalnych, Gwardia Szwajcarska i Żyrondyści. Opis, frakcje polityczne oraz inne organizacje. Czyli zobaczymy wpisy teraz. No i mamy deputowani do stanów generalnych. W marcu 1798 roku przeprowadzono wybory, które miały wyłonić 578 deputowanych z 3 stanów. Lista deputowanych obejmowała takie nazwiska jak Robespierre, Mounier, Barnave, Seyes oraz hrabia de Mirabeau, który choć pochodził z arystokracji, zdecydował się zasiadać w Stanach jako przedstawiciel stanu trzeciego. Większość osób, które reprezentowały stan trzeci, miało 20 kilka lub nieco powyżej 30 lat. Zwykłe czarne ubrania noszone przez deputowanych stanu trzeciego ostro kontrastowały z luksusowymi, jaskrawymi ubiorami arystokracji i duchowieństwa, a poza tym wyglądało się w nich bardzo szczupło. Czyli przechodzimy jeszcze do ostatniego w tym odcinku tytułu Gwardia Szwajcarska. Aha, tu jeszcze pełny ekran wam pokaże, jak wyglądają ci ludzie. No i teraz Gwardia Szwajcarska. Gwardia Szwajcarska to pułki najemników szwajcarskich zatrudnionych do ochrony suwerena Francji i jego miejsc pobytu. Podziwiam Szwajcarów, sam prawie czuję się półszwajcarem. Mógłbym się kłócić, że ser szwajcarski jest najlepszy na świecie, gdyby tylko nie składał się w większości z dziur. Regimenty szwajcarskie cieszyły się dużym wzięciem w całej Europie, ponieważ uważano, że kantony dają dobrych, zdyscyplinowanych i walecznych żołnierzy. Pod koniec XV wieku utworzono gwardię 100 Szwajcarów, Cent Suisses, która stacjonowała w Paryżu. W połowie XVIII wieku zadanie ochrony Champs-Élysées
zostało powierzone oddziałowi około 10 żołnierzy, którzy mieli utrzymać porządek i aresztować przestępców. Podczas rewolucji żołnierze Gwardii Szwajcarskiej mieli ochronić Ludwika XVI w Château des Tuileries. Ale 10 sierpnia 1792 roku w obliczu ogromnej przewagi liczebnej napastników zostali zmasakrowani, kiedy król z rodziną uciekli do Salle du Manège, gdzie odbywały się obrady Konwentu Narodowego i gdzie monarcha miał potem zostać osądzony. Po zastanowieniu mogę przeprosić za ten kiepski dowcip o serze szwajcarskim. Nie jestem ostatnio w najlepszej formie. No dobra, tu mamy pełny ekran tych ludzi. No i do tych trzech ostatnich przejdziemy sobie w następnym odcinku i grupy sobie skończymy, później paryskie opowieści. Dobra. Tutaj nic nie będziemy zmieniać, mamy za mało forsy, żeby na 5 gwiazdek coś kupić. Jak wiecie, trzeba przynajmniej 25 tysięcy lub 24. Ale przejdźmy do dostosowania, do wyposażenia, do broni. Może coś uda się ulepszyć. Tu nie. Już tutaj pozapominałem troszkę, dawno też nie nagrywałem. Już prawie na bieżąco jestem z odcinkami, także już teraz spokojnie sobie nagrywam. Którym ja mam tu? Aha, ja nie mam żadnej broni, bo mam najlepszą. Więc tutaj mam jednoręczną chyba, tak? Tak, czyli tutaj nic nie będę zmieniał. Wyposażenie w takim układzie, kolory. I chyba żadnego nie możemy kupić. Jakie tu zostały? Został ten za 10 tysięcy. No i został ten za 10 tysięcy. Aha, czyli jeszcze dwa zostały po 10 tysięcy. Głowa, tu możemy coś ulepszono już. Korpus. Ulepszono, przedramiona, ulepszono, pas, ulepszono, nie ulepszono. Aha, bo pas nowy zakupiłem. Tak jest, czyli ulepszymy go teraz za 2000 punktów credo. Modyfikatory mamy tutaj po ulepszeniu, dodatkowe bomby dymne, możemy mieć dodatkowe dwie, dodatkowe bomby ogłuszające zwiększa o jedną, dodatkowe petardy hukowe zwiększa o dwie i dodatkową amunicję zwiększa o jedno. Pas należący, aha, to już czytałem, no i ulepszamy w takim układzie, zostało 400 punktów credo, no i już raczej nic nie ulepszymy, więc wychodzimy, przechodzimy do Café Triad i zaraz wam będę mówił, co będziemy tu dalej robić sobie. Tutaj, o, nawet tu mamy w pobliżu misję. Przechodzimy. Chwilkę poczekamy, odbierzemy przychody. Dobra, idziemy do zielonej skrzyneczki. Teraz od razu wam powiem, że będziemy się zajmować znajdźkami. Dobra, tu mamy 396 livrów do odbioru, więc odbieramy. Okej. No i mamy łącznie 9371 livrów. Wychodzimy stąd. Czyli tak, wejdźmy sobie w wskaźnik postępu. Tak jak mówiłem, skończyliśmy teraz sekwencję 10. To już mamy zakończone oficjalnie misję trybu współpracy. Pamiętajcie. I zanim przejdziemy do sekwencji 11, mówiłem o tej kolumnie paryskiej opowieści, że wszystko tutaj będziemy uzupełniać. Natomiast jeszcze od tego bym odpuścił, ponieważ tutaj mamy dwie nieznane lokacje, które możemy właśnie wypełniać. Wiem, że jedna to jest Szczeliny Helixa na pewno, drugie to nie wiem. Dlatego na razie skupiłbym się na kolumnie różne. Mamy tutaj już 9%, więc musimy mieć 100, jak wiecie. Mamy tutaj skrzynie, artefakty, kokardy, punkty synchronizacji, punkty widokowe i remonty. Czyli to wszystko będziemy sobie wypełniać, a zaczniemy sobie od punktów widokowych oczywiście. Proszę, tutaj mamy nawet
pokazane, gdzie ile mamy odblokowanych. Zsynchronizuj się z punktem widokowym, by odsłonić mapę i ujawnić okoliczne sekrety oraz zadania. Dlatego najpierw zacznę od punktów widokowych, żeby właśnie wszystko mieć tutaj odkryte. tylko sprawdźmy, gdzie tutaj mamy najbliżej punkt widokowy. Zacznijmy sobie najlepiej od dołu i myślę, że najpierw dojdziemy do tego punktu widokowego, go odkryjemy. Tylko mamy tu szybką podróż, czyli dobrze się składa. Przejdziemy sobie szybką podróżą, pójdziemy do tamtego punktu widokowego, odkryjemy go. Może dzisiaj uda się wszystkie odblokować, ale nic nie obiecuję. Wygląda na to, że dużo mniej jest tego tutaj niż z poprzedniej odsłony Assassin's Creed 4 Black Flag. No i tym lepiej, nie będzie tak dużo odcinków, bo jak wiecie, z poprzedniej odsłony Black Flaga było 142 odcinki. Z tego myślę, że powyżej 100 nie powinno być, ale gdzieś około 90 na pewno. Choć nic nie obiecuję, bo pamiętacie jak to było. O kurde, aż tam musimy wyjść. Pamiętacie jak to było? Jak gadałem cały czas, że w poprzedniej serii też ile zostało do końca odcinka, tak naprawdę nic mi się nie zgadzało. Tu mamy sklep jeszcze, bym może uzupełnił wszystko za 612 livrów i zostało nam 8759 livrów. Chodzimy stąd. Troszkę tutaj mi tak drże tym głosem, bo mi troszkę zimno, kurde, bo tyle co się wykąpałem. Wyszłem i właśnie zabrałem się do nagrywania. Kurde, ktoś mnie tam wypatruje. Niech spada. Może będziemy mieli jakieś wydarzenia w tłumie. Tu znowu przeciwnicy. My się gapią. Mile. Dobra, idziemy tu. Tu znowu przeciwnicy. Dużo ich tu jest. Od razu mnie widzą. Odwracają się, kurde. No i wychodzimy tutaj. Już znowu jest uzupełniona skrzynia, ale nie cała. W Cafe Triad już sobie odbierzemy w kolejnym odcinku. Tam trzeba wyjść, dobra. Tu zejdziemy. Oj nie, tu lina jest, to będzie szybciej. Otóż to, tutaj. Pięknie. Teraz tutaj. Tam jest ten punkt widokowy. Tutaj. Nawet mam jakiś obszar zastrzeżony. Leży na górze, nikogo nie powinno być. Może tu jakaś sekwencja główna będzie, kto wie. Tutaj sobie zejdziemy. No i tu wyjdziemy z powrotem. Jak widzicie, obszar zastrzeżony. Tutaj niestety się nie wespnę nigdzie. Ale tutaj na pewno. Policjantów mamy tam w środku, no proszę. Teraz tutaj. Nie na drabinę. Tylko teraz tutaj. No ma gość drabinę, to się spina. Teraz może tutaj się uda. Niestety się nie uda, więc jak ja mam. Aha. Tu jest jakaś droga taka specjalna zrobiona. Tak, i teraz tu na pewno się uda, dokładnie. Co to dla asasyna? Tutaj. No teraz tu będzie ciężko na górę się dostać, ale poszukamy coś, żeby się wspiąć. Tu do góry nie wejdę. Może jednak wejdę? Dokładnie. No ja tutaj biegam wokół. Czy skaczę? Dobra, idziemy. Naprawdę piękne widoki stąd będą, na pewno. Już słyszymy nawet, że punkt widokowy się zbliża. I dobrze, że to nie jest tak, jak właśnie było w poprzedniej odsłonie, że musieliśmy tam wyjść na przykład coś, tylko po prostu na najwyższym punkcie jest synchronizacja. No i przejdziemy sobie do niej. Tak to właśnie wygląda.
mamy kolejny obszar mapki odkryty. Fajnie przybliża właśnie teraz, w tym momencie. No i okej. Dobra, ten punkt widokowy mamy zaliczony, więc przejdziemy sobie do kolejnego. Znajduje się on tutaj. A szybka podróż najbliżej, to tutaj będzie ciężko. Szybką podróżą. Tu mamy punkt odblokowany. Kurde, jak się telepie. Tak jest. Gdzie tu najbliżej mamy coś odblokowane? Chyba jedynie tutaj. Albo z Cafe Triad nawet by było szybciej. Dokładnie, czyli z Cafe Triad sobie przejdziemy do tego punktu. No trzeba się troszkę obiegać, niestety punkty widokowe tego wymagają. Później będzie łatwiej, bo jak będą wszystkie punkty odblokowane, to będzie można szybko się przemieszczać. Pewien użytkownik, już nie pamiętam jak się nazywa, może mnie oglądasz, napisał mi, czy bym nagrał Assassin's Creed Rogue. Jednak szczerze to ja sam nie grałem w to. Napisał mi, że świetna gra. Jeśli mnie oglądasz, to napisałeś mi, że świetna gra. Natomiast ja powtarzam kolejny raz, że nagrywam na konsoli PlayStation 4, a ta gra nie miała po prostu premiery na tą konsolę, a nagrywanie na PC-cie to odpada, bo ja mam swojego PC-ta, tak żeby raczej nie pociągło i nie lubię po prostu na komputerze nagrywać, wolę na konsoli. Tak więc od razu moja odpowiedź mi nie nagram tej gry niestety, ale nagram dużo innych fajnych gier, także nie martwcie się. Jedną z nich są właśnie te, co teraz nagrywam. Miałem coś jeszcze mówić. O, tam musimy wyjść, dobra. Nie wiem, co miałem mówić. Zamyśliłem się i... Ale tłum, co tu się dzieje? Nie będę się tutaj spinał, bo za dużo czasu by zajęło. Idziemy normalnie, tak? Aha, miałem mówić, że po prostu jeszcze tej serii nie skończyłem, a właśnie już chciałeś, żebym nagrywał. To znaczy nie wiem, czy już chciałeś, ale nie wiem, czy to zinterpretowałeś tak, że ja już skończyłem serię, czy jak. Ale nie skończyłem, jeszcze troszkę tej serii będzie. Tu mamy zdarzenie w tłumie, zabij przestępców. I tak też zrobimy. Tam ci już wypatrzyli? Dokładnie. Dobrze, że tych silnych przeciwników można sparować. O nie! Bomba ogłuszająca. Kurde, znowu. Jeszcze ty. Kurde, silny jest gość. Aha, bo gość na 5 gwiazdek, dlatego. Ale nie było żadnego problemu, tam znowu przeciwnicy, także trzeba uważać. Tutaj sobie ich przeszukamy oczywiście. Nie wiem, które już nawet wydarzenie w tłumie mamy. Nie zdążyłem zauważyć. Tak naprawdę nie musimy ich przeszukiwać, bo nic nie zużyłem. A mam zapas pełny, ale zbierzemy sobie troszkę pieniążków. Ah,
Tu jeszcze. Co jest, nie mogę przyjechać? A, bo to tego zabili. Co za dranie. To nie wiem, czy mi zaliczyło leżenie w tłumie w takim układzie. Ale chyba tak. Dobra, i kierujemy się teraz do tamtego punktu. No to tu już tutaj, to dobrze. Dobrze, że te dzielnice nie są za bardzo rozbudowane. Ale dobrze, że są takie podziały. O, mamy wydarzenie w tłumie. Złaś. Zabij przestępców. O, udało się, podwójne zabójstwo. Kurde, goście tam idą. Nie zauważam. 14 z 20 wydarzeń w tłumie mamy. A no tak, idzie. Dejcie, są kurde snajperzy. Co jest? Dlatego nie chcę ich atakować właśnie, bo snajperzy mnie zdejmą. O. Dobra, teraz możemy ich spokojnie przeszukać. Ktoś mnie tam wypatrywał, ale dał sobie spokój, chyba snajper. Dobra, no i spinamy się w takim układzie teraz tutaj. No co jest, wyłaź tu, człowieku. Snajper mnie wypatruje już wszyscy teraz. Jak mam tu wyjść? Aha, liną chyba. Tak jest, tą liną mam tam wyjść. Nie, serio, muszę się snajperów pozbyć. O, mamy powal złodzieja. Wydarzenie w tłumie. No co jest, człowieku? No, czego nie mogę go powalić w końcu? Dobra, spadaj stąd. Tych snajperów się chyba muszę pozbyć. Mam 15 z 20 wydarzeń. Wyciągnijmy sobie widmowe ostrza w razie czego. Albo go zdejmę z powietrza. Można i tak chyba. Idealnie. Teraz przeszukajmy. Troszkę może zająć na niektórych punktach widokowych, ale już nic na to nie poradzę. Tamtego nie dostanę. Muszę się tu dostać, na tą stronę. Najlepiej może z dachu i zdjąć. Natomiast tam jest jeszcze jakiś jeden snajper. Poszedłbym go jeszcze... O, jeszcze tu jest jeden. Tego nie zauważyłem. Tego jeszcze przeszukamy. No i tamtego jeszcze. Szkoda, że tu nie mamy takich wyzwań abstergo, jak to było w poprzedniej odsłonie. To mi się podobało nawet. Pamiętacie, za przeszukanie ciał były nawet nagrody. Znaczy nagrody, odblokowane wyzwanie, tak? Zaliczone oczywiście. Dobra, tu mamy wyjść i zaliczyć ten punkt widokowy. Co się gapisz, śmieciu? Dobra, dostał. O, tu mamy ten punkt widokowy chyba dokładnie. Nie przejdę chyba tędy. Tędy raczej też nie. Mogę zsynchronizować? Nie, to nie tutaj jest ten punkt. To u góry. Najprawdopodobniej chyba tak. Dobra, wychodzimy tu na górę. Ale bug tam był, ja pierdzielę. Widzieliście to? Jak on szedł do góry, jak się wspinał. No dobra, synchronizujemy.
Te odcinki u was wraz zapewne nie będą długie. Sami widzicie, jaka jest długość. Natomiast ja nie wiem jeszcze, jaka będzie długość. No, ale pół godziny, myślę, i sobie zakończymy. Jeszcze jeden pewnie sobie odblokujemy i sobie zakończymy. Dobra, czyli mamy kolejną część mapki odblokowaną. Wydarzenie w tłumie? Dokładnie. Może ich z powietrza mi się uda. Uda mi się ich z powietrza ściągnąć? No coś, złaź stąd. Tu jest jeden. I tam jest drugi. O, jak pięknie to zrobił w biegu. No ale nic mi tu nie zaliczyło, żal. Troszkę żal. Tamtego jeszcze pójdziemy przeszukać, o ile nie znikło ciało. Nie znikło, tu jest. Przeszukajmy. Okej. No i będziemy się kierować do kolejnego punktu. Proszę, jak to już tutaj wygląda. A będzie on w tym miejscu. Będzie ta dzielnica. Nie, sorry. Tu jest punkt odblokowany. Więc w takim układzie to będzie ta dzielnica najbardziej wysunięta na zachód. Więc tutaj sobie wyznaczymy. I szybką podróżą najszybciej to jedynie tutaj mogę. Będę musiał się kawałek przejść. Szybka podróż. Poczekamy chwilkę. I sobie zaraz podejdziemy do celu. Kaszelek mam. No i mamy pół kilometra tam ponad. Jest tu gdzieś zeskok do ksianka? Jest. Okej. No weźcie, spadajcie. No i już mnie ktoś tam wypatrywał. Ale dał sobie spokój. No i znowu ktoś. Podajcie. Te krzaczki są najlepsze. Dobrze, że można chociaż przez nie przechodzić. Dużo tego, naprawdę dużo tych przeszkód. Ale staramy się. W ogóle tutaj w tej dzielnicy jeszcze nie byłem, szczerze powiem. Co? Do mnie? Leszczek, kurwa. O ty śmieciu jebany. O ty kurwa śmieciu, aż lekarstwo musiałem użyć. O ty śmieciu. Ładuj go. Pięknie. Pięknie, pięknie. Bardzo pięknie. Tu mamy wydarzenie w tłumie, lecę szybko do niego. Znikło. Nie, tam jest. Aha, złodziej. Mogę go chyba zabić, bo jest na czerwono. Dokładnie, mamy 16 z 20 wydarzeń. Dobra, przeszukajmy go. No co jest? A, nie mogę go przeszukać, bo on nie jest żadnym strażnikiem ani nikim. Policjantów przeszukać. Jest jeszcze jeden. Dobra, idę już sobie. To dziwne, że przy przeszukaniu mnie nie zaatakowali. To naprawdę dziwne. Ale może dlatego, że to byli policjanci. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Szybko. Szybko, bo będziemy kończyć odcinek. Naprawdę, ten czas tak leci, jak się gra.
No ale cóż. W ogóle naprawdę, tydzień jestem pierwszy raz. Jakaś fasola, kurwa, tu rośnie. A, tam mamy wyjście, dobra. Co ich tu tyle? Pojebało ich? To dziwne, że się mną nikt nie zainteresował. Dobra. O, powal złodzieja. Dokładnie. Czyli mamy 17-20 wydarzeń w tłumie. Jeszcze 3 i będziemy mieli może jakąś większą nagrodę. Myślałem, że się da to ominąć, ale jednak trzeba się powspinać. No i tutaj mamy jakąś katerę, na którą trzeba wyjść. Się leszcze gapią na mnie. Spadam stąd. Dobra, teraz tutaj. Już słychać punkt. Normalnie nie mogę nazwać tego dźwięku. Taki jakiś niesamowity. Znaczy niesamowity, niewyjątkowy. Dobra, synchronizujemy ostatni punkt w tym odcinku. Okej. Nie było tu za wesoło, widoków takich nie wiadomo jakich. No ale dobra, czyli to by było pewnie na tyle tutaj. Mamy 1100 punktów credo i 9469 livrów, mówię to co się zmieniło. No i wskaźnik postępu mamy w sumie synchronizacji 42% w dalszym ciągu. Jak mówiłem, znajdźki są bardzo rozbudowane. I mamy różne 10%, podniosło się o 1% i punkty widokowe mamy 47%, czyli praktycznie połowa. Sprawdźmy, ile jeszcze mamy nieodkrytych. Tu mamy na złoto już i tu mamy 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 punktów mamy właśnie jeszcze do odkrycia. No więc to by było pewnie na tyle na ten odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku. No i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!